Na placu przed urzędem gminy w Kościelcu odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionego busa, który przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup Forda Transita Kombi możliwy był dzięki pozyskaniu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kole w kwocie 82 200 zł, a całkowity koszt zakupu auta zamknął się w kwocie 162 237 zł. Oficjalnie auto przekazała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kole, pani Agnieszka Rusin. Bardzo cieszę się, że gmina Kościelec jest kolejną gminą, która mogła skorzystać z tego programu. Nasz powiat za pośrednictwem pana starosty występuje do Państwowego Funduszu o dofinansowanie w ramach tego programu już od 2003 roku. W ubiegłym roku powiat pozyskał dofinansowanie do zakupu 5 mikrobusów. Ten zakupiony dla gminy Kościelec jest jednym z 5 takich mikrobusów, a z kolei trzecim już, który gmina pozyskała w ramach tego programu. Także bardzo się cieszę, że tak chlubny cel, że udało nam się te środki pozyskać. Bardzo dobra współpraca tutaj z gminą, także polecamy się na przyszłość. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele projektów uda nam się wspólnie zrealizować, a wszystko to w trosce o tych najsłabszych, o osoby niepełnosprawne. Dzieci z terenu gminy Kościelec dowożone są między innymi do ośrodka szkolno-wychowawczego, do Orewu, ale również mikrobus, już z informacji od pana wójta wiem, że służy do przewozu osób na szczepienia, nie tylko osoby, nie tylko uczniowie, ale wszystkie osoby niepełnosprawne, które wyrażą taką potrzebę, konieczność, będą mogły z tego mikrobusa skorzystać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Agnieszce Rusin, pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, za pomoc w załatwieniu finansów na zakup tego wspaniałego wozu, który oczywiście będzie służył naszym niepełnosprawnym z terenu całej gminy. Koszty, jakie ponieśliśmy, to praktycznie można powiedzieć w połowie gmina, to jest około 80 tysięcy, no i 80 tysięcy udało nam się załatwić z PFRON-u. Także bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor. Ten wóz, który mieliśmy do tej pory, on oczywiście jeszcze nam służy, ale częste remonty powodowały to, że no, musieliśmy myśleć o załatwieniu nowego wozu. Także dziękuję bardzo i no, przede wszystkim w imieniu tych dzieci czy dorosłych niepełnosprawnych.